Organizujemy 19 sierpnia pierwszy pieszy rajd Sobieskiego w 340. rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Bo jak wiadomo z zapisków historycznych, Jan III Sobieski, wędrując pod Wiedeń, nocował na Zamku Lipowieckim, a jego wojska stacjonowały u podnóża, w Zagórzu, w Babicach. I ten rajd jest dla wszystkich uczestników. Jest to rajd pieszy, długości 6,5 km. Początek rajdu będzie pomiędzy skansenem a szkołą podstawową w Babicach. Tam przy obelisku Jana III Sobieskiego, tam przy parkingu. O godzinie 11-19 sierpnia planujemy rozpocząć ten rajd i będzie 6 punktów na trasie tego rajdu. Pierwszy punkt będzie na miejscu startu, drugi punkt będzie na dziedzińcu Zamku Lipowieckiego, trzeci punkt przejdziemy przez skansen w Giełzowie, Muzeum Małopolski Zachodniej, i trzeci punkt będzie na rozwidleniu pod Grodziskiem, czwarty punkt będzie na punkcie widokowym na Srebrnicy, piąty punkt będzie przy Źródełku pod Bukowicą w rezerwacie i zakończenie będzie na ośrodku sportowo-rekreacyjnym Zagórzanki w Zagórzu. I tam wszyscy uczestnicy, jak dotrą na metę, będą mogli otrzymać słodki poczęstunek, kiełbaskę z grilla, zimne napoje i będzie zorganizowany tam piknik rodzinny. Będą pokazy walk rycerskich, pokazy strażackie, będą gry i zabawy terenowe dla dzieci, młodzieży i dla uczestników rajdu z nagrodami. I około godziny 18 zapewniamy transport kierowców, uczestników na miejsce startu, żeby mogli po swoje samochody podjechać i wrócić po rodziny. Także zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w tym rajdzie. Zgłaszamy się na stronie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oddziału w Chrzanowie. Tam w regulaminie jest link do formularza zgłoszeniowego. Każdy uczestnik opłaca 10 zł wpłatą na nasze konto. Wszystko jest w regulaminie wyszczególnione. Do 9 sierpnia mogą się Państwo zapisać na rajd. Wystarczy wejść tylko na naszą stronę. Tam jest na czołówce plakat rajdu. Pod spodem są dwa linki. Jeden do regulaminu, drugi do formularza zgłoszeniowego. Wystarczy tylko podać w formularzu zgłoszeniowym, czy osoba jest dorosła, imię, nazwisko, numer telefonu i zaakceptować regulamin.